Otoczenie i sam zbiornik Pogoria 4 w Dąbrowie Górniczej zostaną posprzątane. To już kolejna akcja tego typu, ale jak widać, korzystający z uroku stawu mieszkańcy regionu nie zawsze zabierają ze sobą odpady, które wyprodukują podczas wypoczynku. W zeszłym roku w ramach sprzątania świata taka akcja się odbyła. Też był bardzo duży odzew społeczny, też bardzo dużo pojawiło się służb. I wszystkich, także zainteresowanie jest bardzo duże. W tym roku do akcji przyłączyli się m.in. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej, WOPR, a także uczniowie szkół podstawowych. Różne małe papierki, jak ale malusie. Na razie mamy chyba 11. A czego? Jakich rzeczy? No ogólnie takich papierków, nie papierków najwięcej jest. Zbiornik Pogoria 4 jest jednym z niewielu miejsc w województwie śląskim objętych ochroną programu Natura 2000. To zbiornik retencyjny, w którym oficjalnie nie można pływać i uprawiać sportów wodnych. Za to wokół niego dużo jest tras rowerowych. Nasz udział w tym projekcie jest taki, że w porozumieniu z Wodami Polskimi sprzątamy drogę, która jest drogą rowerową wzdłuż zbiornika i jest to sprzątanie na bieżąco. Oczywiście te tereny i ta akcja, która jest dzisiejsza, jest organizowana na terenie poza tą ścieżką i tutaj się zaangażowaliśmy i logistycznie, organizacyjnie. W ciągu kilku najbliższych dni na zbiornik wypłyną łodzie, tak żeby można było posprzątać śmieci zgromadzone przy linii brzegowej.